Dzień dobry, moi kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na taki prezentownik, coś w rodzaju moich kosmetycznych pomysłów na Dzień Matki. No właśnie, zbliża się Dzień Matki i powiem Wam, że jest to jedno z najpiękniejszych świąt, które obchodzimy. Nasze mamy są oczywiście wyjątkowe i zasługują na wyjątkowe prezenty. Dlatego też tak pomyślałam sobie, że dzisiaj przedstawię Wam kilka moich propozycji, no oczywiście kosmetycznych. Może coś Was zainteresuje, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zacznę od propozycji od marki Evoe Farm. Tą markę już doskonale znacie, ponieważ ja od jakiegoś czasu opowiadam Wam m.in. o produktach do pielęgnacji brwi i rzęs, czyli serum Ila Lash oraz Ila Brow, oraz o wspaniałym serum do stosowania w okolicy oczu, na naszą skórę z mikromasażerem. I tak sobie pomyślałam, że właśnie dzisiaj zaproponuję Wam m.in. właśnie to serum jako pomysł na prezent dla naszej mamy, ponieważ uważam, że jest to wyjątkowy kosmetyk. Wyjątkowy nie tylko ze względu na swój skład, działanie czy formułę i zastosowanie w okolicy oczu, chociaż powiem Wam, że jego można również stosować w okolicy ust, ale też m.in. dlatego, że jest ten kosmetyk wyposażony właśnie w ten mikromasażer. Mikromasażer, którego absolutnie nie trzeba ładować, nie trzeba myśleć o tym, że trzeba gdzieś tam podłączyć i tak dalej. On działa pod wpływem naszego dotyku. Oczywiście, jeśli jeszcze nie wiecie, co to jest za produkt, to zostawiam Wam link do filmu, w którym dokładnie przedstawiłam Wam to oto serum. I myślę, że nasze mamy, jeśli dostaną w prezencie coś takiego, to na pewno mile je zaskoczymy. Już nie wspominając o tym, że każdy z produktów od marki Evoe Farm, czy to jest właśnie takie serum do pielęgnacji naszych brwi, czy serum do pielęgnacji naszych rzęs i właśnie to serum do stosowania w okolicy oczu są przepięknie zapakowane w bardzo ładne kartoniki. Więc tak na dobrą sprawę nie musicie nic kombinować, jeśli chodzi o jakąś wyjątkową oprawę na prezent. Wystarczy kupić wstążeczkę w kolorze właśnie na przykład opakowania, przewiązać nią to opakowanie i podarować taki prezent naszej mamie. To serum, genialna propozycja, gorąco Wam polecam. Moi drodzy, druga propozycja. Zostańmy jeszcze na chwilę przy pielęgnacji naszej twarzy. I będzie to tym razem też nasza polska marka, ale Yonel. Yonel już znacie tutaj z mojego kanału i z mediów społecznościowych, ponieważ jest to marka, która moim zdaniem jest stworzona specjalnie dla kobiet. Nie dość, że mamy fajne opakowania, nie dość, że mam fajne substancje aktywne, bardzo przyjemne formuły, to jeszcze mamy zastosowaną technologię. Nanotechnologię, gdzie marka Yonel wykorzystuje potencjał nanodysków, umieszcza na nich substancje aktywne. Dzięki temu te substancje aktywne dostają się głębiej do naszej skóry i też aktywniej działamy, a my widzimy efekty. Jest to marka, która nie należy do najtańszych, ale wcale się nie dziwię, ale z drugiej strony nie należy też do najdroższych. Co ciekawe, bardzo często możemy znaleźć super promocje w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o markę Yonel, a nawet powiedziałabym, że w perfumeriach Douglas online. No i dzisiaj moja propozycja dla Was jest to najnowsze dzieło marki Yonel, najnowsza seria, seria Roses. Pomyślałam sobie, że właśnie ją warto tutaj dzisiaj Wam zaproponować z kilku względów. Zacznijmy od oprawy, która jest bardzo kobieca, bardzo charakterystyczna i wyjątkowo wpisuje się moim zdaniem właśnie w Dzień Matki. Sami zobaczcie, tutaj mam jeszcze opakowania, które są nieotwarte. Jest tutaj krem na noc, mamy tutaj eliksir, mamy tutaj serum. Zobaczcie, jak one przepięknie wyglądają. Są to różowe opakowania, które nawet z tyłu mają tutaj taką piękną różę. Już nie mówiąc o tym, że same opakowania w środku też wyglądają przepięknie. Tutaj akurat mam krem z serii Glow, który aktualnie stosuję, ale też ostatnio pokazywałam Wam na moim Instagramie opakowanie kremu na dzień, który zużyłam, wyglądające jak właśnie taki diament. Coś wspaniałego, co cieszy nasze oko, wygląda pięknie i luksusowo i każda kobieta, mając u siebie gdzieś nawet na półce, czy na toaletce, czy w łazience tego typu kosmetyki w takich pięknych opakowaniach,
No, będzie troszeczkę na nie inaczej patrzeć, a przynajmniej będzie patrzeć na tą pielęgnację tak bardzo, powiedziałabym, kobieco i przyjemnie. Druga sprawa to jest zapach. No właśnie, roses. Czyli mamy tutaj zapach taki delikatny, różany, ale absolutnie niech Wam nie przyjdzie do głowy, że to jest taki typowy, powiedziałabym, babciny zapach różany. Kompletnie nie. Ten zapach jest niesamowicie subtelny, kobiecy, kwiatowy, taki delikatny. I każda osoba, z którą rozmawiam właśnie między innymi na temat tych kosmetyków, i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o influencerów, ale również o zwykłe przypadkowe osoby, wszyscy mówią, że ten zapach jest naprawdę wyjątkowy. Konsystencje delikatnie różowe, czyli mamy całą taką piękną otoczkę, ale oczywiście dla nas liczy się to, co znajdziemy w środku tych kosmetyków. No i mamy zastosowaną technologię. Mamy zastosowane ekstrakty, substancje aktywne z aż 5 typów róży. Mamy wiele innych świetnych produktów, świetnych substancji aktywnych. W ogóle seria jest bardzo fajnie rozbudowana, bo znajdziemy w niej krem na dzień, krem na noc, produkty dopasowane do skóry dojrzałej, do skóry potrzebującej takiego blasku, pięknego wyglądu, takiego młodego wyglądu, ale też również dla skór wrażliwych. I niektóre z tych produktów można stosować między innymi w okolicy oczu, czyli kupujecie na przykład krem na dzień, który jest również kremem pod oczy, mimo tego, że cena jest dosyć wysoka, ale macie dwa produkty w jednym, więc też bardzo fajne rozwiązanie. Już nie mówiąc o tym, że mamy tutaj na przykład Beauty Elixir, którego ja jeszcze nie stosowałam, ale słyszałam same pozytywne opinie o nim. Elixir piękności nasycony różami, kobiecość, atrakcyjność, radość, piękno, zmysły, uwodzenie. No już nawet te deklaracje marketingowe na opakowaniach zaczynają nas kobiety przyciągać. Ostatnio też dostałam takie serum, ultra serum do cery naczynkowej na noc, które będzie prezentem dla mojej mamy, która posiada skórę naczynkową, a kobiety też posiadające skórę dojrzałą bardzo często mają problem z naczynkami. Więc tu też mamy świetne rozwiązanie. No ten glow cream, czyli krem, który aktualnie stosuję właśnie na dzień do mojej twarzy, z delikatnym kolorem, z SPF 30, kolejne świetne rozwiązanie. Także moi drodzy, seria Roses od marki Yonel, moim zdaniem jest to kolejny świetny pomysł na prezent na Dzień Matki. Teraz będzie moja propozycja do pielęgnacji ciała. Już Wam pokazuję, czekajcie, bo mi tutaj wypada wszystko. Okej, mamy tutaj, akurat ja mam w tej chwili tutaj przy sobie 4 produkty, ale jest ich zdecydowanie więcej w ofercie. I pewnie część z Was już poznaje, jest to marka Organic. Kolejna nasza polska marka, która w ofercie posiada wspaniałe produkty do pielęgnacji skóry na całym ciele, do pielęgnacji twarzy, produkty do kąpieli i nie tylko. Dlaczego postanowiłam Wam pokazać właśnie te kosmetyki jako produkty do pielęgnacji ciała? Ponieważ jeżeli wejdziecie sobie na ofertę marki Organic, to znajdziecie tam zestawy prezentowe. Bardzo fajnie skomponowane zestawy prezentowe. Więc jeśli na przykład nie wiecie, co podarować Waszej mamie, a chcecie, żeby to był ładny, fajny, wyjątkowy produkt, to możecie właśnie skorzystać z takich już gotowych zestawów prezentowych. I tam macie na przykład po 2 produkty, po 3 produkty, po więcej produktów, połączone ciekawie, bo na przykład mamy balsam do ciała połączony z mydełkiem albo z kulą do kąpieli. Ja, jeśli chodzi o markę Organic, uwielbiam właśnie tę serię Black Orchid. Już wielokrotnie Wam o niej opowiadałam. Tutaj zobaczcie, mamy na przykład mgiełkę do ciała, która pachnie identycznie jak wszystkie kosmetyki, ale na przykład peeling solny, czy genialne masła do ciała, tutaj akurat balsam do ciała, ale jest to gęste, treściwe, zbite masełko, które cudownie działają na naszą skórę. Opcji zapachowych, jeśli chodzi o markę Organic, też mamy bardzo dużo, więc myślę, że każdy coś dla siebie ciekawego znajdzie. I ceny, przede wszystkim ceny, bo nie są to najdroższe produkty, ale zapach, który utrzymuje się bardzo długo na naszym ciele, proces uprzyjemnienia nam pielęgnacji wieczornej, kąpieli, domowe spa. Możecie na przykład kupić sobie taki zestaw
do domowego spa, pielęgnacji, kule do kąpieli, mydełka czy właśnie balsam do ciała i połączyć na przykład z drewnianą szczotką, szczotką do szczotkowania naszego ciała na sucho albo na mokro i też będzie to świetne rozwiązanie. Także zestawy gotowe na stronie marki Organic lub też pojedyncze produkty do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji naszej twarzy lub też do kąpieli. Moim zdaniem bardzo fajny pomysł na prezent. Za oknem zaczyna się już robić coraz piękniej. Temperatura też już troszeczkę podskoczyła i pewnie część z Was już zaczyna planować wakacje, ale Wasze mamy na pewno też. I za chwilę też będziemy się rozbierać, odkrywać troszkę nasze ciało, nosić bardziej komfortowe ubrania. No wiecie, jak to jest w okresie wiosenno-letnim. I tak sobie pomyślałam, że fajną propozycją na Dzień Matki mógłby być również produkt pielęgnujący, ale w postaci takiego glo na naszej skórze. I tutaj moja propozycja dla Was to jest olejek. Olejek odżywczy nawilżający ze złotymi drobinkami od marki Hydropeptide. Mamy szklaną butelkę, zobaczcie, w sprzedaży są dostępne dwie wersje, 100 ml tak jak ta lub też 30 ml w różnych oczywiście cenach. No i teraz po zmieszaniu mamy tutaj taką gęstą, olejową konsystencję z drobinkami, bardzo fajny aplikator, zobaczcie, delikatny, subtelny zapach, który przypadnie do gustu każdej kobiecie. I też, co jest bardzo ważne, te drobinki, które mamy w środku, są niezwykle delikatne. To nie jest taki tandetny brokat, którym się spryskujemy na naszym ciele. Absolutnie nie. Pomyślałam sobie o tej propozycji dla Was, ponieważ jak już nasza skóra troszeczkę zacznie przybierać kolorku ze względu na przykład spacery, czy ze względu na jakieś spotkania z rodziną w ogrodzie, czy nawet jeśli Wasze mamy na przykład spędzają czas w ogrodzie na przygotowywaniu go, na sadzeniu kwiatów i nie tylko, to takim olejkiem wysmarowana nasza skóra będzie wyglądała cudownie i my też będziemy czuły się wyjątkowo na takiej delikatnej opaleniźnie, dlaczego nie. Jego ogromnym plusem jest skład i to, że możemy go nakładać na filtr. Nie wszystkie olejki możemy aplikować na filtr do ciała ze względu na swoją między innymi konsystencję. Połączenie właśnie takiego działania konsystencji oleju na tradycyjny filtr. Nie zawsze to jest dobre połączenie i dochodzi do rolowania. Nie będę się dzisiaj na ten temat rozwodzić. Ale no właśnie, mamy tutaj olejek, który bardzo ładnie rozprowadza się na naszej skórze. Te złote drobinki i skład. Słuchajcie, w składzie tego olejku znajdziemy ogromną ilość odżywczych substancji. Znajdziemy ogromną ilość wyciągów. Właśnie tak sobie tutaj patrzę na ten skład, na kartonik. To jest nieprawdopodobne. Mamy tutaj witaminy. Mamy tutaj olejki, olejek sojowy, olejek ze słonecznika, olejek żożoba, witaminę E, mamy bardzo fajną formę witaminy C, mamy ekstrakt z lawendy, mamy ekstrakt z malin, mamy ekstrakt sandałowy, no słuchajcie, mamy ekstrakt z szałwii, ekstrakt z rozmarynu, ekstrakt z ogórka. Mogłabym Wam tutaj wymieniać i wymieniać. To jest naprawdę niesamowite, ile fajnych składników mamy w tym olejku. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie zwykły preparat, który nakładamy, żeby sobie rozświetlić naszą skórę, ale jest to przede wszystkim preparat pielęgnujący. Ładny zapach, 12 miesięcy przydatności, więc spokojnie możemy go wykorzystać teraz na ten okres wiosenno-letni, albo nawet jeszcze w przyszłym roku, czy stosować go zimą, jeśli lubimy takie rozświetlenie. Myślę, że każda mama się ucieszy z takiego produktu, który będzie mogła sobie delikatnie gdzieś na skórę nałożyć, żeby też poczuć się bardziej kobieco, żeby podkreślić opaleniznę w okresie letnim, czy cokolwiek sprawdzi, że będzie się czuła wyjątkowo. Także moja następna propozycja to jest właśnie ten oto olejek do pielęgnacji ciała, olejek rozświetlający od marki Hydropeptide.
No oczywiście, że perfuma to jest zawsze dobre rozwiązanie, ale nie zawsze jesteśmy w stanie trafić zapachem. Jeśli na przykład wiecie, że wasza mama stosuje od lat konkretne perfumy, no to wtedy takie uzupełnienie jej kolekcji albo ewentualnie właśnie tych perfum, to zawsze będzie dobre rozwiązanie. Ale być może wasza mama też testuje nowości, sprawdza jakieś nowe perfumy. Ja nie będę wam dzisiaj polecać zapachów, natomiast chciałabym wam polecić uzupełnienie zapachu, jakim może być balsam do ciała. I ostatnio pokazywałam wam na moim Instagramie, że kupiłam sobie dwa opakowania obłędnego, cudownie pachnącego masła, kremu, balsamu do ciała od marki Estée Lauder serii Bronze Goddess. To jest ta seria, która pojawia się sezonowo. Raz na jakiś czas są tam uzupełniane produkty. One co jakiś czas też zmieniają swoje opakowania. No i właśnie pojawiło się masło. Nie wiem, pewnie część z was śledzi mój kanał już od dłuższego czasu, ale część też nie. Więc chciałam wam powiedzieć, że ja jestem ogromną fanką pierwszego zapachu właśnie z tej serii. Tego takiego tradycyjnego, oryginalnego zapachu Bronze Goddess, dlatego że ten zapach kojarzy mi się z wakacjami, z upałami, z wysoką temperaturą, ze słońcem, z opalenizną, z drinkami nad basenem, z morzem. Mam zawsze, kiedy czuję ten zapach, bardzo pozytywne skojarzenia. To jest zapach nietypowy, bardzo kobiecy, powiedziałabym nawet seksowny. To jest taki zapach, który no większości się spodoba, chociaż jeśli są fanki zapachów bardziej takich cytrusowych, świeżych, kwiatowych, to może nie do końca, ale to nie jest absolutnie zapach bardzo słodki i zapach bardzo intensywny w sensie takich ciężkich zapachów. I od kiedy pojawiły się te perfumy, kiedy ja zaczęłam po te perfumy sięgać i wracać do nich regularnie w okresie letnim, to zawsze mówiłam, że przydałby mi się produkt pielęgnujący z tej serii, który będzie właśnie tak pachniał. No i w tym roku pojawiło się masło. I jak to masło się pojawiło, to stwierdziłam, nie no słuchajcie, ja muszę mieć to masło, musi być uzupełnieniem u mnie w pielęgnacji, za chwilę kupię sobie zapach na lato i będę mieć totalny, cudowny komplet. I jak tylko otworzyłam to masło, a robiłam ten taki test pierwszy na żywo na moim Instagramie, to się zachwycałam i do dziś się zachwycam i używam wieczorem i używam rano, cały czas się nim smaruję i nawet powiem wam, że pierwszy raz kiedy użyłam go na moje ciało w łazience, to później cała łazienka pachniała i Max jak wszedł do łazienki, to co tak ładnie pachnie? Balsam, ten właśnie balsam. Niestety wiem, że jest go ciężko dostać, ale chciałam wam go dzisiaj pokazać jako taka dodatkowa propozycja na prezent dla mamy, ponieważ bardzo wiele marek oferujących perfumy ma dopełnienie tych perfum w postaci balsamów. I jeśli jakiś zapach, jeśli używa wasza mama jakiś konkretny zapach, jakiś perfum, to może warto by było poszukać, czy jest na przykład balsam taki pielęgnujący do ciała. Dlaczego? Dlatego, że stosowanie balsamu w połączeniu z perfumami przedłuża trwałość ich zapachu. Jeśli wasza mama jest fanką jakiegoś konkretnego zapachu, który jest dostępny w perfumerii, to dobranie do niego identycznego balsamu, którym najpierw będzie się smarować i nawilżać swoją skórę, a później na przykład dodatkowo spryskiwać się perfumami, będzie sprawiało, że te perfumy będą dłużej się utrzymywały. Ona sama będzie je dłużej czuła na swojej skórze albo też ludzie, którzy są w jej otoczeniu. Lub też, jeśli na przykład wieczorem chce czuć swoje ulubione perfumy, to po wieczornej kąpieli wystarczy się wysmarować zapachem, balsamem, który pachnie tak samo właśnie jak te perfumy. Więc moim zdaniem jest to fajne połączenie, fajne rozwiązanie i na pewno jakiś dodatkowy pomysł na prezent, jeśli nie wiecie co wybrać, jeśli nie chcecie stawiać na kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy, jeśli nie wiecie jaki typ skóry posiada wasza mama, nie za bardzo się w tym temacie orientujecie, a chcecie sprawić jej przyjemność, no to może właśnie balsam albo masło z ulubionej serii zapachowej, to będzie też dobry pomysł na prezent. Kochani, i na zakończenie dzisiejszego filmu pomyślałam sobie, że przedstawię wam taką propozycję bardzo luksusową i też bardzo drogą, ale na pewno dla osób, które mają więcej gotówki i szukają takich wyjątkowych perełek kosmetycznych, produktów szczególnych i są w stanie przeznaczyć na nie więcej pieniędzy.
I to na pewno będzie maska od marki Estée Lauder, maska na noc serii Re-Nutriv, diamentowa maska, taka terapia, kuracja dla naszej skóry, dodatkowo w połączeniu z gorącym kamieniem, a w sumie to kamieniem ceramicznym, służącym do gorącego masażu naszej twarzy. Dobrze usłyszeliście, część z Was już zna tę maskę tutaj z mojego kanału, bo wielokrotnie ją pokazywałam. I tak jak mówię, jest to bardzo drogi produkt, ale bardzo wyjątkowy i bardzo luksusowy. Zaczynając od tego, co znajdziemy w składzie tej maski, ilość substancji aktywnych, ale też wyjątkowość tych substancji aktywnych, które same w sobie są bardzo drogie, i ich działanie na naszą skórę. Za każdym razem powiem Wam, kiedy nakładam sobie tę maskę na twarz, na szyję, wykonuję sobie masaż gorącym kamieniem, to się zachwycam, jak moja skóra wygląda, zarówno już po samym takim masażu, ale też na następny dzień po całej nocy. Ja nie kupuję tak drogich kosmetyków i wiele razy spotkałam się z tym, że nie zawsze cena idzie w parze z działaniem i ze składem, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj jednak idzie. I mimo tego, że jest to bardzo drogi produkt, to jest on genialny. No i właśnie ten kamień, który mamy tutaj w takim pięknym woreczku, kamień prezentuje się tak. Nagrzewamy go w gorącej wodzie, czyli na przykład wrzucamy sobie, przygotowujemy sobie wodę, gotujemy wodę i do takiej gorącej, nie wrzącej, ale gorącej wody wrzucamy na kilka minut kamień. On się nagrzewa. Następnie nakładamy maskę na naszą skórę. Wcale nie musi być jej dużo. Rozprowadzamy, a później tym gorącym kamieniem wykonujemy masaż na naszej skórze. Ten masaż to ciepło. A jeśli kiedyś mieliście okazję skorzystać z masażu gorącymi kamieniami na ciało, to będziecie sobie teraz wyobrażać, jak to jest, wykonując taki masaż na naszej twarzy, na szyi, czy nawet na dekolcie. Jaka to jest przyjemność, relaks, odpoczynek po całym dniu. To zdjęcie takiego stresu, które nam towarzyszy. Właśnie ten taki pobudzenie z jednej strony, ale też z drugiej strony odpoczynek i relaks. Wcale nie potrzeba tutaj do wykonania takiego masażu jakichś specjalnych umiejętności, bo w opakowaniu znajdziecie całą instrukcję, jak to dokładnie zrobić. Jeśli Wasza mama jest osobą, która lubi kosmetyki luksusowe, z takich też na przykład korzysta, szuka jakichś wyjątkowych perełek, lubi nowinki i poświęca czas dla siebie w łazience, w wieczornej pielęgnacji, to myślę, że ten produkt może naprawdę sprawić jej ogromną przyjemność. Także na zakończenie dzisiejszego filmu najdroższa propozycja, ale jedna z wyjątkowych, maska, którą polecam Wam z czystym sumieniem. Takie perełki, perełki prezentowe dla naszych mam, no bo przecież nasze mamy zasługują na wyjątkowe doznania, na to, by wyjątkowo je traktować i obdarzać je miłością, miłością, bezpieczeństwem, dobrym słowem. Oczywiście to są moje propozycje dla Was kosmetyczne, a Wy najlepiej znacie Wasze mamy i też będziecie wiedzieć, co dla nich będzie dobre, co sprawi im przyjemność i co też sprawi, że w tym dniu, Dniu Matki, poczują się wyjątkowo. Oczywiście pamiętajcie, żeby o Wasze mamy dbać każdego dnia, nie tylko ze względu na ich święto, ale okazywać im miłość, uczucia tak naprawdę każdego dnia, bo to będzie dla nich największym prezentem. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Linki do produktów, o których dzisiaj wspomniałam, znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!